oceniamy opuszczone boiska. I tak, to jest na środku boiska. Tam jest bramka. To jest chyba wasza ulubiona seria. Lubicie, gdy szukamy tych opuszczonych boisk, gdy je znajdujemy i oceniamy. Ale się przestraszyłem. Czego? Dzisiaj zmieniłem teren i towarzysza. Zamiast Marszwana jest ze mną Kaka z J2K Football. I na jego terenie, czyli w okolicy Pleszewa, wyznaczyliśmy boiska w Google Maps, które nie mają wizytówki, a są na mapie. Jedno boisko będzie miało wizytówkę, ale bez opinii. My w tym filmie zszokowaliśmy się, gdy odkryliśmy, że w mapach jest coś błędnie oznaczonego. To boisko powinno być gdzieś tu w tym lesie. Dziś zobaczycie serio opuszczone boisko. Oglądajcie do końca, a w komentarzu napisz boisko. Tak po prostu, bo mam taką zachciankę. Ja będę przyczepiał serduszka. Wystartowaliśmy więc z Pleszewa, bo tam nagrywaliśmy jeszcze dla was inne rzeczy i tak dotarliśmy do Kowalewa. Już na początku samo dojście do boiska zwróciło naszą uwagę. Przejście przez tory. Trzeba było uważać. Jeśli chodzi o regulamin, to nie wiadomo, co tam było napisane. Zakłócenie ciszy. Ciszy? Jak tu co chwilę auta jeżdżą. Więc chyba możemy się spodziewać boiska bez zasad. Jesteśmy na tym boisku, które nie ma wizytówki. Nie ma go na mapie, że tak powiem, a widać, że coś jest. Lubisz to boisko? Podoba mi się. A grałeś tu już kiedyś? Nie. Ale zawsze chciałeś? Zawsze chciałem. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyliśmy, są buty. Ale to zwróciło naszą uwagę. Inne rodzaje, inne rozmiary. Dla każdego coś innego. Dlaczego tu są? Może ktoś zostawił albo to przygotował dla odwiedzających? To jest właśnie piękno opuszczonych boisk, że nie wiemy, czego się spodziewać. Tutaj mamy buty, z drugiej strony też masz ulicę, zobacz. Bramki też ciutkie. Widzieliśmy chudsze w tej serii, w poprzednim odcinku. Serio, nie wiem, czy widziałeś już film, ale jest jutro, widziałem. Więc nie. Nie, nie widziałem. A gdzie? To tego ale nie chciałeś, ty, ej. Nie, tego nie widziałem. Tak chudy był Supek. Tak, było coś takiego. Ten odcinek możecie już zobaczyć na kanale. Mega dołek jest w tej bramce. Bo ja mam dołek w życiu i właśnie tak mnie nazwałeś, że jestem dołkiem w bramce. Na boisku oczywiście nie było linii, nie było siatek w bramkach, ale no był plac zabaw obok, tyrolka, ławeczka. Na drugiej bramce, przez to, że była dalej od wejścia, wyglądało to lepiej. No wiesz, każdy wchodząc na to boisko, tamtą stroną, to idzie na tę bramkę bliższą, a my idziemy na tą dalszą. Jak zwykle zauważyłem śmieci, które obiecałem posprzątać, tak też potem zrobiłem. I jak czasem byliśmy na takich boiskach blisko sal wiejskich, to była taka cisza, a tutaj jednak z dwóch stron są dwie ulice, więc jest głośniej, te auta cały czas jeżdżą, więc tu nie ma takiego vibe'u wiejskiego. I jeszcze są tory. Tak, tutaj nie było ciszy, tam trudniej nagrywałoby mi się odcinki. No i czas na konkurencję, sam na sam, ja versus Kaka. Kaka chciał się zabawić, ale nie ma tak, nie ma założonej siatki. Ale cwaniak chciał. A ja znowu narzekałem na udo. Jesteśmy po nagrywkach innego odcinka i bardzo mnie boli udo, mam tak zbite. Tymczasem ja chcąc strzelić na pewniaka. Ech, Kaka mnie wyśmiał. Dobra, tego nie było. Boli mnie noga, okej? Okay? Ale na szczęście potem mi ładnie oddał piłkę do rąk. Dzięki. Fajne, fajne to było. Należy się zastanowić, czy mnie serio bolało, czy już tak źle z moją formą. O nie, tak mnie to boli. Ja jestem po meczu, także każdy ma jakąś wymówkę. Nope. Ale strzeliście. No dobra, teraz Kaka zrobił to pięknie, a ja miałem dużo szczęścia. Jeszcze rada ode mnie dla was. Widzowie, jak robicie przewrotki na boisku plażowym, to piasek nie zawsze jest miękki. Okej, okay, czas na oceny. 5, niestety 5. Czekaj, co? Czekaj, co? Jak ty oceniasz? Jak 5? 5 na 10? Tak. Stary, w ogóle masz 5 gwiazdek. Okej, okay. 2 gwiazdki. Uważam, że jest tutaj taka sielanka, linii nie ma i siatek nie ma na bramkach. Takie zwykłe. No dobra, to może też dam 2 gwiazdki. Lecimy na kolejne boisko, ale zanim to, pamiętajcie, że w naszych filmach gramy piłkami Flies. A jako, że są one super i serio cena w porównaniu do jakości jest kozacka, to po prostu polecamy. Specjalna oferta dla was, z kodem KAMCIO macie ją 10% taniej, zapraszam. Teraz z Kowalewa mieliśmy udać się na boisko sportowe w Suchorzewie. No i właśnie. Wizytówkę pokazywało nam w lesie, więc tam się kierowaliśmy. Jednak już po drodze minęliśmy boisko, na które też zdecydowaliśmy się wjechać. No bo na mapie to jest zupełnie inaczej. Jechaliśmy w inną stronę, a po drodze zobaczyliśmy to boisko. No tak, bo tam ta wizytówka jest w tym lesie. No właśnie, wizytówka jest w lesie, a my jesteśmy na tak spoko boisku. Co więc znajduje się w lesie? Oglądajcie uważnie. No to co, sprawdzamy. No jest mega fajne. Na tym boisku już można poczuć taki fajny vibe. I duże, i małe bramki, i są siatki wszędzie. Mimo lekkich kęp to nawet widać zarys murawki. No bramka ma siatki, ma dobre piłkochwyty. Ja bym takim boiskiem nie pogardził. Tak jak mówię, bardzo możliwe, że ktoś tutaj gra, skoro te bramki są ustawione naprzeciwko siebie. Jeśli tutaj gracie, to napiszcie w komentarzu. Dobrze, czujesz ten vibe. Opuszczony budynek przy opuszczonym boisku bez opinii. Okej, okay, to sprawdzamy budynek. Dobra,
przestań. Jesteśmy od boisk. Chyba, że chcecie zaraz serię zwiedzamy i oceniamy opuszczone szpitale. No to jakbyście chcieli urbexy innych opuszczonych obiektów, a nie tylko boisk, to musielibyście nas przekonać wieloma łapkami w górę, bo wiecie, my lubimy boiska. No jednak ta, o, ta środkowa jednak nie daje rady. Czas na wolne, nie? Czas na wolne. Kaka podzielił się też swoimi wrażeniami na temat tego, czy mógłby zwiedzać opuszczone szpitale. Szczególnie w nocy, dla mnie to nie koszt. To rób to, co robisz najlepiej. Wolny, lewo. Nie wiem, co robisz najlepiej, chciałem cię zapytać właśnie. Aha. No wiecie, że lubię mu dogryzać, no. Nie no, spoko, chodziło mi o piłkę, strzelaj rzut wolny. Dobra, lewo okienko. I don't get it, but dobra, tego nie komentuję, bo wiecie, co on powiedział o moim udzie. Ej, to nie był wcale słaby strzał. A noga mnie boli, a taki weszło ładne. Też się zdziwiłem tym spoko strzałem, przechodzimy do ocen. Nie mam takiego zachwytu, nie? No mówię fajnie. Pierwszy. To tutaj 3, jest lepiej niż w poprzednim boju. A ja daję 5. 4, przepraszam, 4. 5? Ile dałbyś gwiazdek na Stadionie Narodowym? 2? Co? 2 chyba? A, tak jakbyśmy byli razem na meczu, ja i ty. No. Dwie gwiazdki. Ja czasem potrzebuję chwili, żeby ogarnąć. Ja wiem. Ogólnie moi znajomi tak mają, więc luz. No mają, tak. Ja wtedy tak sobie na nich patrzę i mówię, ciekawe, czy się zorientują. Jest śmiech po 5 sekundach i ja mówię, no właśnie tak czekałem na was. 4 gwiazdki. No to Kaka ładnie poleciał, on was chyba tam zapraszał. Tym bardziej, że wizytówka teraz znajduje się w dobrym miejscu, bo ją tam przenieśliśmy, właśnie z lasu. To tam najpierw znajdowała się wizytówka tego boiska, dlatego jedziemy też tam sprawdzić, dlaczego tak było. Zaparkowaliśmy pod salą wiejską i poszliśmy w głąb lasu. Dobra, jest jakaś ścieżka, więc jeśli tu będzie boisko, to będzie coś nieprawdopodobnego, nie? Po drodze mieliśmy jakiegoś mężczyznę, który właśnie wychodził z tego lasu, a my doszliśmy tylko do jakiejś mini polany, nic tam nie było. O, ale chyba nie. A może tu kiedyś było boisko? Nie. Tu nic nie ma, to czemu gościa jakiegoś mijaliśmy, który stąd wszedł? Mega dziwne. Rolnik jakiś by tam sam przyczepił. Raczej trzeba będzie tę pineskę zmienić na to boisko, gdzie jest prawidłowe. Gdy nagle Kaka krzyknął, że zobaczył boisko. Co? Jest boisko, patrz, chyba jest! Chyba żartuje. No chodź! Ty mnie prankuje. Nie, przysięgam. Wypatrzył to z tej polany, gdzieś w oddali, między drzewami, zobaczył bramkę. No nie gadaj, tam są bramki. Ej, dobra, ten odcinek jest przesrany. A wiecie, ja byłem w szoku, to było niemożliwe. Szokujące było też to, że nie dało się tam dojść. Żadnej ścieżki ani nic. Co to będzie? No nie gadaj, to jest chyba typowo opuszczone boisko. I nie widzieliśmy piłki, stary. A tu jest jedna bramka chyba. Dobra, najpierw zatrzymały nas pokrzywy. Uważaj, bo pokrzywy. Ej, kurwa, ale się przestraszyłem. Czego? Paczki pająk. No tutaj. Wow, ej, ja mam arachnofobię, gość. Serio masz? No, ja się boję. Ej, patrz, jak rozłożył nogi. Ej, serio się boisz? Tak. A dasz radę tam przejść? Dam. Tutaj nie ma pokrzyw, chodź. A takie pajęczyny, takie pająki wskazywały na to, że tamtędy raczej nikt nie chodzi. Gdzie my jesteśmy? Ej, a nie wzięliśmy piłki, nie? I tak byśmy tu nie uderzyli. To jest serio hit. Dwie bramki naprzeciw siebie i w środku tak olbrzymie krzaki, drzewa. No wow. Na tym boisku, które testowaliśmy, nie było wizytówki w takim razie. A wizytówka prowadziła tutaj. Jakim cudem takie coś urosło na środku boiska? Jak? Kiedy tu mogło się grać? Doszliśmy do jednej bramki, nie mieliśmy piłki, ale to chyba dobrze. Nie dałoby się tam grać. To jest bramka pełną roślin. I uwaga, teraz się odwrócisz. Jeśli tu jest bramka, to druga powinna być po drugiej stronie. Odwróć się i zobacz, co jest na boisku. To jest nieprawdopodobne. Patrzcie, teraz jesteśmy za bramką i takie coś jest na środku boiska. Jestem pierwszą osobą, która zrobi tu siu. Ech, on jest młodszy, musicie to zrozumieć. I okej, aby zobaczyć drugą bramkę, trzeba obejść te drzewa. Nikt by się nie spodziewał. No, szczególnie, że już mieliśmy iść. Patrz to, tam jest trudniej dojść jeszcze. Ojej. Dlatego odpuściliśmy, a Kaka zwrócił uwagę na pewną ważną rzecz. No to ogólnie to nie ma linii. I siatek nie ma na... Dobre. Kaka, czaisz już ten YouTube, kurde, chyba. Czaisz to. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pineskę przesunąć w dobre miejsce, a to boisko niech już będzie opuszczone i nie grajcie tu po prostu. No i pineska przesunięta, nie traficie tam, nie grajcie tam. Dobra, przenosimy się więc na kolejne boisko. Widać je z mapy, ale bez wizytówki. Miejscowość Piekarzew. Wchodzimy na teren sali wiejskiej odruchliwej ulicy. Otwarto. Sala wiejska. Po drodze bardzo ciężkie drzwi. Dzieci miałyby z nimi problem. Tak ciężko, na początku myślałem, że się nie da. Dobrze, że chodzisz na siłownię. Stary, widziałeś moją klatę na plaży, nie? Ojej! Ej. Na beach soccerze. Był też opuszczony plac zabaw, a na boisku niby krótsza trawa niż 10 lat temu, plus piłkochwyty, no i jak zauważyliśmy, liniami były drzewa. A kiedy byłeś już tu ostatni raz? 10 lat temu.
Aha, serio? Ej, tam jest siatka, rzeczywiście. Oczywiście, że wybraliśmy bramkę z siatką, poszliśmy tam. Dawaj, uderzaj, uderzaj, bo mamy tu siatkę. Mamy pierwszego bociana w tej serii. Okej, okay, bocian sprawił, że było tam pięknie. Idź tak, żeby przez tę dziurę wypadło, żeby aha, po prostu... Żeby iść do bociana. Nie, żeby po prostu tak na filmie było. Dobra. Zobaczymy. Ej, trafił! Trafił! Jak powiedział, tak zrobił! Co za gość! Ej, idę z tobą, ja chcę nagrać bociana. I niestety nagrałem, jak już odlatywał. Tam go widzieliście za drzewami. O, leci. Linie to mogą być drzewka, tam jest bocian, nie mogę dać jednej gwiazdki. To nasze oceny, po dwie gwiazdki. Czas na ostatnie boisko w tym odcinku, miejscowość Brzezie. Dotarliśmy i pierwszy szok. 10 sierpnia? Ej, dzisiaj? 10 sierpnia. Tego samego dnia odbywały się tam dożynki, tylko że pewnie wieczorem, my tam byliśmy w ciągu dnia. To my jesteśmy za wcześnie, są łapki ułożone. Wracamy tu wieczorem. W sumie byłoby nieźle, gdybyśmy wpadli szukać opuszczonego boiska, a skończylibyśmy na dożynkach. Najedzeni, zabawieni. To by był content. W ogóle też fajny kompleks, boisko do koszkówki, do siatkówki plażowej. No i boisko do piłki nożnej, murawka z daleka też wyglądała spoko. Ale no jaki to jest vibe, patrz jak to wygląda. Rozstawione małe bramki z siatkami, do treningu, a zobaczcie co było na dużych bramkach w okienkach. Aż kusiło pocelować trochę właśnie w te miejsca. Kto pierwszy trafi w okienko? Kaka zaczął i kurde, gość ale miał cela tego dnia. Nie, zerwałeś ludziom taśmę, co za gość! Ale jaką on ma celność dzisiaj? Wcześniej na boisku miał trafić w dziurę i od razu w nią trafił. Zaliczamy to? Ja po prostu to gratuluję twojej dziewczynie. No a mi kontuzja przeszkadza trafić celnie. Co? A wiesz dlaczego? Ej. Nie udaję, nie? Serio jest źle. Jak taka sarenka sobie biegniesz ty. Kaka też oddał kilka strzałów, lecz on był bliżej. Aż odpocząłem i zrobiłem to. Widziałeś to? Można? Ej, tak mnie boli to udo, serio, przyrzekam, tak mnie boli. No i udowodniłem, że można. Na tym boisku też oczywiście posprzątaliśmy, chociaż pewnie po dożynkach też było potem jakieś większe sprzątanie. Ogólnie to boisko bardzo fajne, wrażenie na nas zrobiło. Tworzymy wizytówki, oceniamy na 3 gwiazdki. Jeśli tamtemu boisku dałem 2, to temu muszę dać 3. No ja też daję 3. Już to w ogóle odpowiedzieć? Tamtemu boisku? Przecież oni wiedzą, że jesteś cymbałem, no to... A mać, ale pytam! Ale pewnie, że poprawnie kaka, jesteś wielki. W boisku może być. Jesteś z nim na ty, lubisz go, no to nazywaj go jak chcesz. I to wszystko na dzisiaj, wpadajcie do J2K Football, tam materiały z moim udziałem. Mój Instagram, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz ode mnie spam like na profilu. Instagram kaki również tutaj jest. No i subskrybuj kanał, filmy co niedziela o 11:00, będziesz na bieżąco. A w komentarzu napisz boisko.